są to obrazy z kolekcji muzeów publicznych kilku krajów i z kolekcji prywatnej. Jesteśmy tutaj właśnie w miejscu, gdzie jest wystawiona kolekcja rodziny Tamary Łempickiej. Możemy zobaczyć w sumie około 35 dzieł. Mówię około, dlatego że dochodzą jeszcze tutaj fotografie i filmy o artystce. Po wojnie, w pewnym momencie jakby jej twórczość, jej osoba przyblakła, mimo że ona cały czas pracowała na siebie, a była jedną z tych kobiet, za którymi nie stali jej mężczyźni, promotorzy, mężowie, artyści, tylko sama pracowała w większości na siebie. Zyskała sobie sławę portrecistek, głównie kobiet, silnych, zimnych, stalowych, jak wieżowce, na których tle często umieszczała swoje postaci. Jeden z najważniejszych obrazów na tej wystawie, Piękna Rafaela, uchodzi za w ogóle najważniejszy akt w sztuce XX wieku. Nic więc dziwnego, że za taką sztuką, za taką kreacją artystyczną, za taką postacią, no, kryją się tłumy fanów. No bo musimy powiedzieć, że w ciągu 3,5 dnia obejrzało tą wystawę ponad 4,5 tysiąca widzów, co pokazuje, jak mit Łempickiej przyciąga. Zapraszamy do połowy marca, właśnie dzięki temu, że prezentujemy prace olejne, które są odporniejsze i nie tak wrażliwe na warunki konserwatorskie, będzie można wystawę zobaczyć przez pół roku.